witajcie w kolejnym odcinku. Pewnie niektórzy myśleli, że już przestałem nagrywać filmy, ponieważ była 3-dniowa przerwa. Ale ona po prostu była spowodowana brakiem czasu, a teraz postanowiłem nagrać zarybianie stawu. Co prawda mam już sporo ryb w stawie, ale ostatnio trochę ryb zdechło, więc postanowiłem powpuszczać jeszcze trochę i wam to nagrać. Więc teraz jadę na giełdę w Słomczynie, czyli gdzieś tam za mną. No i zaraz idę kupować ryby i jak przyjdę, to wam wszystko pokażę, a później jeszcze jak wpuszczam te ryby, bo nie chcę tam kamery brać, bo tam jest tyle ludzi, że może coś złego stać z kamerą, więc ja już idę. Okej, już jesteśmy po wszystkim, opuszczamy giełdę, targi. Tutaj mamy roślinki, bo roślinki też kupiliśmy. No i też mamy ryby, no i jak będę je do stawu wpuszczał, to coś je pokażę. Jeszcze wszystko zobaczycie. Okej, więc widzimy się przy stawie. Okej, więc kupiłem już te ryby. To są ryby, to są liny koi. Chyba orfa to się też nazywa. No i kosztowały po 10 zł sztuka. Jest to bardzo ładna ryba, idealna do oczek wodnych. No i zaraz już będziemy je wypuszczać i są one bardzo śliskie. No wyłącz. Teraz jednego nagrywam. Dobra. Więc rybki już wypuszczamy, żeby ich nie męczyć, bo dość długą przeżyły podróż. Dobrze. Ten. Mają bardzo piękne czarne oczy. Kropeczki czarne. Dobrze. Tu włącz. Tutaj mamy kolorowe karpie koi, orfę i świnkę. Tutaj mamy świnkę. Jest ona bardzo malutka, więc ją już wypuszczamy od razu. No, przypomina trochę jazia. Też są tutaj wzdręgi. Teraz wypuścimy wypuścimy orfę. O, albo już kolejne świnkę. No, jeszcze teraz powtarzam, że bardzo malutkie. A tutaj mamy orfę. Piękna. Już trochę orf tutaj mamy. No i jeszcze tą wzdręgę już wam pokażę. Tylko ją złapę. O, mam wzdręga. Ma taki fajny ryjek. Już ma trochę wzdręg, jest w stawie, ale jeszcze dwie dopuścimy. No i tutaj mamy te karpie świecące. Jak będzie dobry efekt, to też go nagram. Piękny karpik. No ale wyglądają jak zwykłe karpie koi. Wypuszczamy tego świecącego, pięknego karpia. Niech idzie do wody. Teraz wypuszczam wzdręgę znowu. Teraz tutaj mamy dwa karasie koi i miętusy. Miętusów jeszcze w moim stawie nie ma. Sam jeszcze nigdy w ręce nie trzymałem miętusa, ale już zaraz się to zmieni. O, mamy miętuska. Taki fajny miętusek. Ładny, trochę ma ogon podobny do suma. O, popłynął jeszcze jeden. Może takiego większego uda mi się złapać trochę. O, teraz ten jest chyba trochę większy. Tak wyglądają, mają taki biały brzuszek. Fajny ryjek, trochę jak węgorz też wygląda. Tutaj kolejne miętuski. Piękne. Tak, wiją się. Były też węgorze, ale węgorzy nie chciałem kupować, ponieważ one
wyjadają później ryby, a no i to wszystkie miętusy i teraz tylko te kolorowe. Ona jest taka jakby welonka, piękna, złota rybka. No tutaj mamy jeszcze, nie zauważyłem, jeden taki malutki miętusik. Maluteńki. Próbuje uciec już do wody. Chodzi. No i teraz jeszcze ten ostatni biały, piękny karasek. Taki czerwony ogonek. Buźka też ma trochę czerwoną. Chyba zdrowy, bo nie widzę na nim żadnych chorób. Okej, więc to też już wypuszczamy. Ale strasznie się biją. Okej, więc powraca do wody. Okej, a więc to wszystko z dzisiejszego filmu. Myślę, że się Wam spodobał, bo było sporo ryb. No i już jak nakarmiłem te ryby, to widziałem te karpia świecącego, że jadł, więc jest dobrze. No i jeszcze, no i na pewno się spodobał takim wędkarzom albo ci, tym, co lubią ryby, więc dzięki za oglądanie, nie był chyba zbyt długi. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj, jeżeli nie zasubskrybowałeś, chociaż pewnie większość osób zasubskrybowało, co to ogląda, ale jak nie, to zasubskrybuj, więc nareczka, narka, no, narka.